Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, redaktor naczelny KIO24.rg oraz radca prawny i partner zarządzający kancelarii Szołajski Legal Group. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć po raz kolejny o temacie tajemnicy przedsiębiorstwa. Mianowicie dokładnie 25 października 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała bardzo ciekawe odwołanie dotyczące właśnie uprawnień wykonawcy oraz obowiązków zamawiającego w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przejdźmy do szczegółów. Tak jak Państwo zapewne pamiętają, przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa mówią wyraźnie, że to wykonawca ma obowiązek przedstawienia odpowiednich wyjaśnień dotyczących zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i te wyjaśnienia mają być zgodne z przepisami wynikającymi z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I ta zasada jakby normuje się w ten sposób, że to wykonawca ma wyraźnie opisać, dlaczego i wyjaśnić, dlaczego dane informacje, dokumenty zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa. To po jego stronie leży takie prawo, ale też i obowiązek wynikający z tego, że jeżeli tego nie udowodni, no to niestety, ale tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie właściwie i skutecznie zastrzeżona. I tutaj Krajowa Izba Odwoławcza bardzo ciekawie w swoim orzeczeniu wskazała, że ten obowiązek wykazania musi być po pierwsze dokonany zgodnie z przepisami bez wcześniejszego wezwania oraz w odpowiednim momencie postępowania i to wykonawca musi udowodnić, że zastrzeżenie jest skuteczne. I tutaj Krajowa Izba Odwoławcza również przedstawiła jakby swój pogląd w tym zakresie, że jeżeli te wyjaśnienia będą ogólnikowe, jeżeli nie zostaną złożone w odpowiednim momencie, to ewidentnie wykonawca rezygnuje z ochrony wynikającej z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zastrzeżonych tajemnicą przedsiębiorstwa dokumentów. I tak naprawdę w związku z tym, że ten wykonawca zrezygnował z ochrony, zamawiający ma prawo, ale również zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej obowiązek ujawnienia tych dokumentów, wobec których nieskutecznie zastrzeżono tajemnicę przedsiębiorstwa. Więc pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to zamawiający decyduje, analizując wyjaśnienia wykonawcy, czy te dokumenty, czy te dowody i te uzasadnienie, wyjaśnienie przedstawione przez wykonawcę jest skuteczne. Jeśli nie jest, to ma prawo, ale też i obowiązek ujawnić tych dokumentów, czyli zapewnić innym wykonawcom dostęp do tych dokumentów, które na przykład zostały zastrzeżone, ale nieskutecznie. Mówiąc krótko, Krajowa Izba Odwoławcza po raz kolejny wyjaśniła, że jeśli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, to mają być złożone nie jakiekolwiek wyjaśnienia, tylko wyjaśnienia bardzo szczegółowe i musi wykazać spełnianie przesłanek wykonawca do tego, żeby te informacje traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Marcin Szołajski, KIO24.rg, redaktor naczelny oraz radca prawny i partner zarządzający kancelarii Szołajski Legal Group. Dziękuję, do usłyszenia.